kolory, wasze rozmowy, wasze uśmiechy, wasze pomaganie jeden drugiemu, piękna, cudowna atmosfera. I powiem, tak nie będzie. Co by to było, gdyby nagle ktoś ogłosił, że ta wspólnota nie istnieje? To jest i szczęście, i radość, i to jest dobro, które jest potrzebne. Dziękujemy za zaproszenie razem z ojcem przeorem. Myślę, że się stało, że tylko ja mam przemawiać, nie? Ale to był rzecz, skoro jest tak, to imieniem także ojca przeora zgadza się na to, przemawiam. Przyjmijcie nasze życzenie. Jak Bóg wam błogosławi, niech was prowadzi, niech was strzeże. Niech się wami opiekuje anioł stróż. Niech on zawsze stoi rano, wieczór, we dnie, w nocy będzie zawsze. To co piękne, radosne, niech wam towarzyszy. Cieszmy się, radujmy się. Dziękujemy za to, że mamy też takie radosne tutaj, powiedzmy, jedzonko, prawda, przygotowane przez zespół, przez kogokolwiek. Dziękujemy z góry i chcemy pobłogosławić to wszystko, co się na tym stole znajduje. Bo taki jest zwyczaj, że jedzenie, pożywienie błogosławimy, a zwłaszcza to, które nazywa się Wielkanocne. No i alleluja, mój Boże. Powstańmy i pomagajmy.